Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku serii Otonourologia Praktyczna. Dzisiaj pokażę ciekawą formę oczopląsu, która zdarza się rzadko. Jest to autentyczne nagranie pacjentki smartfonem i nagranie to udostępniam dzięki uprzejmości i za zgodą pacjentki. Zobaczmy, co tutaj widać. Nagranie zostało wykonane w pozycji siedzącej. Widzimy, że pojawia się oczopląs. Oczopląs bije w kierunku dolnej powieki, to znaczy szybka faza oczopląsu porusza się do dołu, powrót jest do góry, czyli jest to pionowy oczopląs bijący do dołu. Nie będę Państwa dłużej trzymał w niepewności, jest to zespół oczopląsu bijącego do dołu, czyli Downbeat Nystagmus Syndrome, rzadka forma oczopląsu o pochodzeniu centralnym. Jakie są przyczyny tej jednostki? W 62% przyczyny są znane. Są to głównie problemy z muszczkiem. Może to być zwyrodnienie muszczku, niedokrwienie muszczku, malformacje fizyczne typu zespół Arnolda Chiariego, czyli sytuacja, kiedy muszczek wpukla się do dołu przez otwór wielki w czaszce. Rzadziej patologia rdzenia przedłużonego, a do rzadkich przyczyn należą przyczyny takie jak toksyczne działanie niektórych leków. Może taki oczopląs pojawić się nawet w migrenie przedsionkowej, w niedoborze witaminy B12, czy też w urazach głowy lub po niedotlenieniu. Widzimy, że ten oczopląs jest stały. Niezależnie co pacjentka robi, czy chodzi, siedzi, leży, porusza się, czy jest w spoczynku, to on cały czas występuje w takiej samej formie, w takim samym nasileniu. Jakie objawy mają pacjenci z zespołem oczopląsu bijącego do dołu? Jest to przede wszystkim niestabilność. Niestabilność podczas stania i chodzenia. Może to być zamazane widzenie oraz oscylopsja. Oscylopsja jest to objaw, który Państwo już znają z innych filmików na kanale Otonourologia Praktyczna. I mogą też pojawić się zawroty, które określa się jako zawroty to and fro, czyli tam i z powrotem. To są zawroty takie jak podczas pływania na łódce, czyli takie rytmiczne przesuwanie się obrazu tam i z powrotem w poziomie czy też w pionie. Dobrze, do tego zespołu będziemy jeszcze wracać w przyszłości na kanale Otonourologia Praktyczna. A tymczasem dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam, Krzysztof Łasiński, Otonourologia Praktyczna.